osobą bardzo pobożną, była osobą bardzo wykształconą. Ratunku szukała o u stwórcy. Tutaj rozmawiamy o szczególnej świętej, o której Warszawa nie ma zielonego pojęcia. Trudne tematy dzisiaj. Biblia też jest bardzo trudna, proszę Państwa, ale jeżeli my się nie zabierzemy do roboty, nie zaczniemy Biblię czytać, to będziemy ciemni jak wszyscy w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Trzeba coś robić. Jest złożeniem losu, a może po prostu darem Pana Boga dla Polaków, że ten niezwykły tekst przetrwał wszystkie burze tego tysiąclecia. Po latach tułaczki, po rodzinnych archiwach i bibliotekach klasztornych, po trwających od 100 lat cząstkowych badaniach historycznych i literackich, został w pełni przetłumaczony, historycznie skomentowany i pięknie wydany właśnie teraz, w okresie jubileuszu 1050-lecia państwa i chrztu Polski. Różne były obawy, że to dzieło nie na czasie, że kogo obchodzą takie starocie. Promocja, która odbyła się w niedzielę panową roku 2016 w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie, pokazała żywe zrozumienie parafian do tego odkrycia i wciąż narastające zainteresowanie wielu innych środowisk. Pierwszy nakład książki jest prawie wyczerpany, drugie wydanie w przygotowaniu. Drodzy radiosłuchacze, treść modlitw Gertrudy w tłumaczeniu profesora Artura Andrzejuka zadziwia wprost ciepłem i świeżością jej osobistych relacji z osobą Stwórcy, co krzepi czytelnika także i teraz. Nie czuje się bynajmniej w tych tekstach pychy osoby wysoko skoligaconej, politycznie ważnej. Jest raczej kobiecy niepokój o losy męża i synów żyjących w środowisku pretendentów namiętnie walczących o władzę. Gertruda z wielką pokorą podkreśla swą ludzką znikomość, a jednocześnie nie waha się formułować osobistych względem Pana Boga oczekiwań. To jest zdumiewające, że właśnie tak ona się domaga różnych rzeczy od Pana Boga i o tym jeszcze będziemy mówić. Przedmowa napisana przez kardynała Zenona Grocholewskiego, o której już wspominaliśmy, i komentarze historyczne tłumacza osadzają dzieło w międzynarodowych realiach politycznych XI wieku. Ilustracjami są kopie ikon dedykowane rodzinie księżnej Gertrudy, a są to arcydzieła sztuki ikonograficznej Starej Rusi. Obecny wydawca zadbał o stronę graficzną książki. Jest to prawdziwy klejnot bibliofilski, oczu oczarowanie. Drodzy słuchacze, Gertruda i jej modlitwy maszerują przez Polskę. Wiele osób jest pod ich wrażeniem. Włączają je do zestawu własnych modlitw jako swoje. A więc mijają wieki, a serce człowieka nie zmienia się. Tutaj jeszcze dodam, że znamienne jest, iż istnieją próby opracowania modlitw w formie wokalnej. Proszę posłuchać fragmentów modlitw. Pierwsza modlitwa do Trójcy Świętej. Naznacz mnie, Ojcze Wszechmogący, który mnie stworzyłeś. Naznacz mnie, Synu Boga Żywego, który za mnie cierpiałeś. Naznacz mnie, Duchu Święty, który jesteś wylany na mnie. To ze strony 63. I kolejna modlitwa do Matki Bożej. O nadziejo i pociecho rodzaju ludzkiego, wstaw się za żywych i umarłych i uczyń, aby poczuli ulgę wszyscy ci, którzy pragną być wspomagani Twoimi modlitwami i zasługami. To ze strony 114. Przy okazji cytowania modlitw warto zaznaczyć, że Gertruda modli się szczególnie gorąco o błogosławieństwo Boże dla siebie i dla swoich bliskich. Modlitwy te mają często wręcz natarczywy charakter. Posłuchajmy modlitwy ze
195. Proszę Cię, Panie, który dzierżysz strony nieba i przenikasz przepaści. Panie, Królu Królów, który dźwigasz góry, ziemię w dłoni zamykasz, abyś wysłuchał mnie w jękach moich. Oddal ode mnie wszelkie utrapienie, a serce służebnicy swojej zwróć do dobra. Ty, który wino z wody, a kamień, a chleb z kamienia uczyniłeś. Dziękuję bardzo. Pani profesor Marcin. Dziękujemy za uwagę. Szczęść Boże i do usłyszenia. Szczęść Boże. Pani profesor Maria Janik Czachor i pan profesor Andrzej Czachor byli naszymi gośćmi telefonicznie w tej audycji dotyczącej modlitewnika Gertrudy Mieszkówny sprzed 1000 lat. No i teraz wreszcie dajmy głos panu profesorowi Arturowi Andrzejukowi, który właściwie to pan jest tym główną osobą, która spowodowała, że on zaistniał, ten modlitewnik. No bo co z tego, że był w starołacińskim języku napisany? Kto by to był w stanie to zrozumieć? No, dziękuję bardzo. To oczywiście no, nie było tak, że ja byłem pierwszy i nie jest tak, że ja jestem jedynym badaczem tego modlitewnika. Jestem raczej na końcu całego szeregu osób, które się nim zajmowały, ale może nie to jest najważniejsze. Najpierw, jeśli pan redaktor i państwo pozwolą, trochę uporządkujmy to, co do tej pory powiedzieliśmy na temat tego oczywiście niezwykłego dokumentu. Od razu chcę zaznaczyć, że modlitewnik Gertrudy to jest właściwie o tyle wyjątkowy, że to są modlitwy, które ona ułożyła, modląc się z psałterza. To znaczy było dokładnie tak, że całe życie miała przy sobie ten wspaniały zresztą kodeks Egberta, który był niczym innym jak psałterzem, albo nawet dokładniej czymś w rodzaju dzisiejszego brewiarza. I Gertruda się całe życie z tego brewiarza modliła. Natomiast w pewnym momencie, no w momencie takich jej bardzo trudnych, no można powiedzieć niemal zakrętów życiowych, jak gdyby te formuły modlitewne jej nie wystarczały i można powiedzieć, że serce dyktowało jej własne modlitwy. Oglądając ten kodeks, o tym jeszcze powiem, bo ten kodeks do dziś istnieje, fizycznie istnieje, no to dokładnie widać, dlatego że swoje modlitwy wpisywała na marginesach, wpisywała na pustych miejscach tego kodeksu, a także potem kazała doszyć dodatkowe strony z tymi swoimi właśnie osobistymi modlitwami. I to, co wydaliśmy, to jest właśnie zbiór tych jej osobistych modlitw. Ale to, co chciałem powiedzieć, uporządkujmy w trzy takie grupy. Najpierw zbierzmy to, co wiemy i co możemy powiedzieć o samej Gertrudzie, potem o tej księdze i na końcu wreszcie o samych tych modlitwach i ich treści. Tak jak już pani profesor Maria Janik-Czachor powiedziała, Gertruda no, to jest osoba, która pojawiła się w rodzinie książęcej czy królewskiej polskiej już na samym początku istnienia państwa polskiego. Była Mieszkówna, bo córka Mieszka II. Mieszko II był trochę nieudanym królem Polski, drugim królem Polski, który nastąpił po swoim ojcu Bolesławie Chrobrym, czyli tak jak słyszeliśmy, nasza Gertruda była wobec tego wnuczką Bolesława Chrobrego. To ze strony ojca. Ze strony matki jej koligacje były jeszcze ciekawsze, dlatego że po prostu była prawnuczką cesarza Ottona II i słynnej cesarzowej Teofanu. Przypominam, cesarz Otton II, a przede wszystkim cesarzowa Teofanu uważani są za twórców kultury nadreńskiej, czy nawet szerzej kultury niemieckiej. Do dziś zresztą bardzo czczeni w Kolonii, gdzie są pochowani.
Wobec tego była właśnie wnuczką, trochę z boku, cesarza Ottona III. I dlatego, że siostra Ottona III była babką Gertrudy, czyli pierwsza sprawa, którą o niej możemy powiedzieć, to to, że była to osoba no, skoligacona z najważniejszymi osobami w ówczesnej Europie. No, odebrała wobec tego właściwe dla takich osób wykształcenie. To znaczy była świetnie nie tylko nauczona łaciny, bo to była znajomość łaciny, no można powiedzieć pełna. Gertruda korzystała z tej łaciny jak z języka ojczystego. To nie tylko korzystała z niej w sposób bierny, ale właśnie układała w niej w języku łacińskim modlitwy w taki sposób, że w pełni panowała nad tym językiem. Te modlitwy są po łacinie właśnie piękne, próbują zachowywać rytmy, pewną taką konstrukcję. Także to jest osoba, tak jak powiedziałem, pojawiająca się już na początku naszej państwowości, której klasa osobowości, której wykształcenie, której w ogóle pozycja, no, pokazuje coś, co ja nazywam wysokim startem naszej kultury narodowej. Ta nasza kultura narodowa, o czym świadczy ten modlitewnik i ta osoba po prostu wystartowała od razu bardzo wysoko. Tak jak także już słyszeliśmy, Gertruda została żoną następcy tronu kijowskiego, mianowicie Izjasława, i zresztą potem została wielką księżną kijowską, co się wiązało z szeregiem różnych nieszczęść, mianowicie jej mąż był dwukrotnie wyganiany z Kijowa, no i wtedy ratunkiem były znajomości i koligacje Gertrudy. To o tym dużo można by opowiadać. Ja zwykle mówię w taki sposób, że ostatecznie ten modlitewnik powstał w dużej mierze dzięki mężowi i synowi Gertrudy, którzy byli no, osobami dość niepoważnymi i nieodpowiedzialnymi, szczególnie ten syn, za którego się tak modliła. I dzięki temu mamy te modlitwy, bo zarówno syn, jak i mąż dostarczali Gertrudzie powodów do modlitw. Więc to można tyle powiedzieć o samej Gertrudzie. W każdym razie, jeszcze raz chcę to podkreślić. Na początku naszej państwowości mamy Polkę. Gertruda wyraźnie się przyznaje do tego, że jest Polką i Polskę nazywa naszym krajem, co zresztą nie sama zapisała, zapisał to o niej ruski latopis, więc jest to świadectwo bardzo takie mocne historycznie. To jest osoba, której no jak gdyby nie musimy się wstydzić. Jej klasa i osobowości, i wykształcenia, i wyrobienia politycznego, artystycznego jest na najwyższym ówczesnym poziomie. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to ta księga. Proszę Państwa, to jest pewien ewenement. Mianowicie ta księga, no, że tak brzydko powiem, fizycznie do dziś istnieje. Jak to jest niezwykły fakt, niech świadczy to, że na przykład Kronikę Galla Anonima, która powstała w XIII wieku, jej najstarsze kopie mamy z końca XIV, początku XV wieku. Kopie, nie wiadomo która kopia. Tutaj mamy coś, co fachowcy nazywają autograf, czyli mamy tę księgę, oczywiście nie my, to ona nie jest w Polsce, zaraz o tym powiem, ale mamy tę fizycznie zachowaną tę księgę i mamy autograf, czyli dokładnie ten tekst, który Gertruda pisała. To jest oczywiście coś niezwykłego, to jest ewenement. Oczywiście to się stało niestety dlatego, że ten tekst bardzo szybko, ten kodeks, który był wianem kobiet w rodzinie cesarskiej, więc najpierw otrzymała go teściowa
czyli siostra cesarza Ottona II, Matylda. Tę Matyldę zresztą znamy z historii Polski, z takiej ryciny, w której ona swemu zięciowi wręcza księgę. I jest tam podpisane, że podpis, który świadczy o tym, że ów zięć, czyli właśnie ojciec Gertrudy, był człowiekiem bardzo wykształconym. To mówiłem już Państwu o tym, że był on bardzo wykształcony i taki no, budzący nadzieję, natomiast jego panowanie było trudniejsze. I po prostu skończyło się klęską. Ale tak, ten psałterz z IX wieku, psałterz Egberta, bo był wykonany dla arcybiskupa Treville Egberta, był od końca IX wieku wianem kobiet w rodzinie cesarskiej, to znaczy, czyli najpierw miała ją babka Gertrudy, potem matka Gertrudy, królowa Rycheza. Ta Rycheza też nie ma dobrej prasy w polskiej historiografii, bo jak tak przynajmniej sugerują historycy, jak jej mąż zaczął oglądać się za innymi kobietami, to po prostu zrobiła to, co do dzisiaj robią kobiety, mianowicie zabrała dzieci, uciekła do mamusi. Także to był jej modlitewnik, potem oddała go swojej córce, czyli naszej Gertrudzie. Ten psałterz Egberta. I tak jak powiedziałem, Gertruda na marginesach, w wolnych miejscach wpisywała własne modlitwy. Potem, jak zabrakło tych miejsc, doszyła jeszcze 8 stron, 2 ktoś wyrwał, 6 zostało. Dalej ten kodeks był wianem właśnie ciągle dziewczyn, tym razem już w rodzinie Piastowskiej. Szybko trafił na Węgry, potem do Włoch i no, niestety dzięki temu, że wyjechał z Polski, przetrwał do dziś. Dziś znajduje się, to chyba możemy powiedzieć, we włoskim prowincjonalnym muzeum państwowym w Cividale na północy Włoch. Do dziś jest on tam przechowywany, jest jednym z cenniejszych ich eksponatów, ale Polakom, Niemcy uważają to za swój tekst oczywiście, ale Polakom Włosi chętnie go udostępniają. Proszę Państwa, dzięki temu, że najpierw pisarz, którego znamy, ten pisarz, który to robił dla Egberta, korzystał z najlepszych materiałów. Okazuje się, że nasza Gertruda też miała dość dobre materiały pisarskie. My dzisiaj po 1000 lat możemy to wszystko przeczytać. Te miniatury, które można obejrzeć i na stronie internetowej Gertruda.eu, ale także są zamieszczone na Facebooku audycji dla rodziców i małżonków. Te miniatury nie są podkolorowane. One są takie, po 1000 lat w tym kodeksie tak wyglądają, jak Państwo je mogą obejrzeć. Wspaniałe. W związku z tym to po prostu było wykonane bardzo starannie, z wielką klasą, wielką znajomością. No, to ciągle podkreślam. My dziś nie wiemy, czy nasze różne ważne dokumenty kserowane, czy drukowane na drukarkach laserowych, czy one przetrwają 50 lat. No moje stare kserówki już są szare, nie czarne. W związku z tym to jest po prostu coś, ta księga to jest też coś niezwykłego. Tysiąc lat, że te barwniki nie zblakły, nie odparowały, nie reagowały z otoczeniem, no bo to... Tak, używano barwników mineralnych, nieorganicznych, w związku z tym one były trwalsze i zresztą używano też takiego atramentu naturalnego inkaustu, który też ostatecznie barwnikami są tlenki żelaza, które nie dają się zniszczyć i jakoś dalej utlenić. Także to jest inna sprawa. Czyli to jest ta druga sprawa, księga. Trzecia, no i najważniejsza rzecz to tekst Gertrudy. Bo proszę Państwa, Gertruda ma wszystkie psalmy plus modlitwy liturgiczne w tym swoim psałterzu Egberta. To, co ona tam wpisuje, to jest jak gdyby coś więcej. To jest modlitwa oczywiście na kanwie liturgii i psalmów, ale to jest jej osobista modlitwa. To jest ta modlitwa, która, jak powiedziałem, wypływa tak, powiedzmy, z głębi serca. No, oczywiście wszyscy podkreślają to, najbardziej charakterystyczne są te modlitwy, gdzie ona modli się za syna.
właśnie po śmierci swego męża, gdy została z najmłodszym, ukochanym synem. Chyba sprawiał najwięcej kłopotu, tak zresztą ktoś to fajnie zinterpretował, dlaczego ona jednego z trzech synów nazywa synem jedynym. No właśnie miała z nim zawsze najwięcej kłopotów, z najmłodszym i po prostu za niego się głównie modliła i po prostu, chcę powiedzieć, niemal szalała na jego punkcie, szczególnie gdy on robił głupoty i po prostu narażał swoje życie na po prostu zakończenie, co się zresztą stało. Długo, długo ten koszmar Gertrudy modlącej się o tego najmłodszego syna nie trwał, bo on został zabity w tradycyjny wschodni sposób, czyli toporem w tył głowy podczas snu na wozie. Mąż Gertrudy zginął podobnie i wielu innych też podobnie. I teraz... Ale nie tylko są te modlitwy za syna, także Gertruda, jak już zaczęła pisać własne modlitwy, to także w sytuacjach, gdy była w jakimś skryptorium i znajdowała jakieś inne modlitwy, nie te, które ma w swoim kodeksie, także je tam umieszczała. Potem także uważa się, że już po śmierci tego najmłodszego syna, który nosił... No, według słowiańskiego zwyczaju dwa imiona, Jaropełk, Piotr, czyli słowiańskie i chrześcijańskie. Mało kto pamięta, że Piastowie mieli też taki zwyczaj, że nosili oprócz imienia słowiańskiego także imię chrześcijańskie. No, ojciec Gertrudy, wszyscy nazywają go Mieszkiem II, a on się nazywał Mieszko Lambert. Lambert to było imię chrześcijańskie. Więc ten jej ukochany syn, Jaropełk Piotr, w historiografii znany jako Jaropełk, Gertruda się modli za Piotra. Potem znajdują się także inne modlitwy już, gdy była starsza, modliła się więcej za zmarłych, bo więcej osób ze swoich najbliższych miała już po tamtej stronie. I w sumie to, co historycy nazywają notami marginalnymi, bo takie zapiski na marginesach, na szczęście te marginesy w starych kodeksach były dość duże, nazywa się notami marginalnymi, plus te doszyte modlitwy, to w sumie daje 110 różnych modlitw na różne tematy. Oczywiście, oprócz charakteru modlitewnego, co my możemy o tych modlitwach powiedzieć i o ich autorze? Po pierwsze, to o czym już wspomniałem, że ona świetnie operuje łaciną. To jest łacina, która pod jej piórem po prostu jest uległa. Gertruda to stylizuje te modlitwy jak chce. Jak chce wprowadzić rytmy, to wprowadza rytmy. Jak chce wprowadzić rymy, to wprowadza rymy. To jest jedno. Druga rzecz jeszcze ważniejsza. Otóż Gertruda, jakby się powiedziało, że ona zna teologię, to by się mało powiedziało. Ona coś, co dzisiaj się nazywa teologią dogmatyczną, ma w małym palcu. W modlitwach te prawdy wiary umieszcza. No, na przykład operuje takim obrazem Boga. Z jednej strony obraz Boga, tak branego samego w sobie, jako wszechmocnego władcę. Ale z drugiej strony Boga jako stworzyciela i opiekuna człowieka, o którym mówi niemal pieszczotliwie. Tymi dwiema perspektywami Gertruda w swoich modlitwach operuje naprzemiennie i nigdy tutaj nie popada nie tylko w jakieś sprzeczności, ale nawet w niezręczności. W związku z tym to jest, tak jak powiedziałem, więcej niż znajomość teologii. To jest i operowanie tą teologią w sposób taki intelektualny, ale i życie nią. No to wielu ludzi zauważa tę natarczywość, o czym mówił pan profesor Czachor, ale no, na przykład ojciec profesor Nadolski interpretuje to w taki sposób, że ona, Bóg był jak gdyby jednym z domowników w jej domu, jako ktoś bliski. Ona zresztą tak o sobie mówi, że jest famula Dei, takim domownikiem Boga i w związku z tym to jest taka relacja, to jest Bóg tam jest kimś obok, z kim się rozmawia na wszystkie codzienne sprawy i stawia się je, można powiedzieć, jasno. Chcę jeszcze więcej powiedzieć. Gertruda, co jest już
aż zadziwiające, jest zorientowana także w tematyce bardzo subtelnych sporów teologicznych tamtych czasów i ma na ten temat swoje zdanie. Chcę podkreślić, że jest to zdanie ortodoksyjne. Takie zdanie, które późniejsza tradycja potwierdziła, to chociażby dotyczy realnej obecności Chrystusa w Eucharystii. Kolejna rzecz, o jakiej chcę powiedzieć, to także wielkie wyrobienie liturgiczne i można powiedzieć takie kulturowe. Na to zresztą bardzo mocno w jednej z przedmów do książek konferencyjnych o Gerteludzie zwracał uwagę ksiądz kardynał Józef Glemp, prymas Polski. Mianowicie, że Gertruda, będąc łacinniczką, ale mieszkając na terenie liturgii wschodniej, potrafiła z tej liturgii wyłowić to, co tam było wyjątkowe, co tam było oryginalne, co było jakieś niepowtarzalne. I to musimy teraz mieć wiedzę historyczną, żeby wiedzieć, że to było wtedy coś oryginalnego, dlatego że te modlitwy, nie dzięki Gertrudzie, tylko dzięki innym, ale dzisiaj są jak gdyby w użyciu kościoła łacińskiego i nawet nie wiemy, nie musimy wiedzieć, że one pochodzą z liturgii kościoła wschodniego. Natomiast Gertruda wtedy już te właśnie na te modlitwy zwróciła uwagę. To chodzi o suplikacje, czyli Święty Boże, Święty Mocny, o litanię, o akatyst, czyli taką modlitwę do Matki Bożej, którą się odmawiało na stojąco. To te potem modlitwy także przyjął Zachód. I druga sprawa to te miniatury. I Gertruda każe ozdobić te swoje części 5 miniaturami bizantyjskimi. Właśnie bizantyjskimi, nie łacińskimi, mimo że tak jak powiedziałem, jest łacinniczką i to taką ortodoksyjną. Dlatego, że malarstwo miniaturnicze wtedy na wschodzie stało na zdecydowanie wyższym poziomie niż na zachodzie. Do dziś te miniatury zachwycają, są przedmiotem studiów, analiz bardzo obszernych. Także wszystko to, o czym powiedziałem, potwierdza i jak gdyby ma potwierdzić tę tezę właśnie owego wysokiego startu kultury polskiej. Dlatego, że ten tekst, ten modlitewnik, to jest pierwszy tekst, jeśli tak można powiedzieć trochę językiem historyków, to jest pierwszy tekst napisany ręką polską. Tak. Pierwszy tekst napisany przez Polaka, kogoś, kto się tu urodził i się uważał za Polaka, był modlitewnikiem. Modlitewnikiem na bardzo wysokim poziomie artystycznym, teologicznym, filozoficznym, literackim i także religijnym. Czy wobec tego można powiedzieć, że ten modlitewnik można wziąć do ręki? To jest sprzeczne z podstawowymi zasadami sakramentem otworzyć Unia Europejska. A tymi zasadami, które zawsze Polska. Tak jak powiedziałem, w tym ten modlitewnik bardzo zależało, żeby tutaj w Unii Europejskiej właśnie w tej propozycji, którą przygotowałem, bo chcę powiedzieć, że modlitwy mają bardzo różny charakter. Jest ich ponad 100, mają różny charakter. W tym tekście rozpoczęli wojnę w Donbasie. Gertrudy, Unia Europejska, one nie są uporządkowane. Dlaczego? Dlatego, że Gertruda wpisywała je tam, gdzie miała miejsce. Nie wpisywała je po kolei, tylko nie wiem, jak miała, wymyśliła sobie dłuższą modlitwę, to szukała większego miejsca. Jak wymyśliła sobie bardzo długą, to szukała pustej strony na odwrocie tam czegoś namalowanego. Spontanicznie przecież tak, to powstawało spontanicznie. Tutaj w tych modlitwach Gertrudy, które z inicjatywy, chcę to podkreślić i jeszcze raz podziękować pani profesor Marii Janik Czachor, opracowaliśmy, postaraliśmy się ułożyć te modlitwy według pewnych tematów i te tematy są następujące.
bo stało się jasne, że niektóre kraje zaczęliśmy od modlitwy do świętego Piotra. Dlaczego od modlitwy do świętego Piotra? Dlatego, że ten modlitewnik zaczyna się od modlitwy do świętego Piotra. To jest tak niezwykłe, ponieważ wtedy w XI wieku trochę tych modlitewników prywatnych powstało, ale one powstawały inaczej. To nie było tak, że ktoś zainteresował się. Same rewelacje w Radio Tonczyka dzisiaj. Same rewelacje. Składał zamówienie w klasztorze o zrobienie modlitewnika takiego właśnie prywatnego dla określonej osoby. Natomiast i one się oczywiście zwykle zaczynały po kolei od Trójcy Świętej. Gertruda zaczyna od świętego Piotra. Dlaczego zaczyna od świętego Piotra? No bo modli się o swojego syna Piotra. Zresztą w bardzo ciekawej sytuacji wysyła go z misją do papieża Grzegorza VII, tego no, wielkiego papieża znanego z historii, z tak zwanego sporu o świętym tytule, prosząc o pomoc. Zresztą tę pomoc uzyskuje. I jak gdyby ta modlitwa, te modlitwy do świętego Piotra, one są w tych dwóch intencjach. Chodzi o syna i jak o papieża, który zresztą święty Piotr dla niej oczywiście to jest papież, przedzierży szczucze Królestwa Niebieskiego, ale jest patronem przede wszystkim Bogu. Święty Piotr przede wszystkim jest patronem Bogu. Czyli jak gdyby to jest bardzo ciekawe. To była osoba, która zawsze sprawowała władzę. Zresztą była świadoma tej władzy i naprawdę dużo mogła załatwić, mówiąc kolokwialnie, i dużo załatwiła w ówczesnej Europie. Swojemu mężowi załatwiła wszystko, co można było. Są na to dokumenty. Nasz wpływ na listy papieskie. Może nie była tak duży. I ta osoba władzę postrzega jako służbę. I władca to jest ktoś, kto daje przykład. To jest ciekawe. Więc zaczynają się od modlitw do świętego Piotra. Następna grupa. I tutaj myśmy zachowali. Ja chciałem w tym zachować, że to jednak było dla niej na początku. Następna grupa to modlitwy planu dnia i liturgii. To są typowe modlitwy, które były jak gdyby dodatkowe do takiej modlitwy liturgicznej Kościoła, a nawet w pewnym momencie Gertruda wspomina o ich śpiewaniu i badacze domyślają się, a może z twórkami je po prostu śpiewała. Znaczy była, ceniła sobie plan dnia, to znaczy szanowała czas swój i innych, robi jakiś plan i żeby dobrze go wykorzystać ten czas, modlitwa o dobre wykorzystanie dnia. Tak, to jest, zresztą była osoba wychowana z łóżka w tym ramki. Tak, zresztą była to osoba wychowana w klasztorze i bardzo, bardzo sobie to zresztą ceniła ceniła bardzo także życie monastyczne. Znana w historii Rusi, znana jest z tego, że gdy jej mąż potrzebował pieniędzy, to był łagodny dość człowiek, ale wiedzą Państwo, że nawet najbardziej łagodny rząd robi okrutne rzeczy, gdy brakuje mu pieniędzy, więc jej mąż Zjasław, gdy brakowało mu pieniędzy, postanowił je zrabować w ławie pieczelskiej, czyli uniów wschodnich. I wtedy Gertruda stanęła w ich obronie. Ale jednak asortyment narzędzi prawnych był wtedy dużo skromniejszy niż teraz. Czy to jest także tak, o świętych dzisiaj, o świętych. Decyzja z 2009 roku, decyzja Komisji Europejskiej, w jakiś sposób utorowała drogę kolejnej decyzji. To znaczy, że łatwiej było podjąć tę decyzję, o której zaraz powiemy dokładnie, tę decyzję ostatnią dotyczącą opalu. Czyli zakazy zamykają w klasztorze. Tymczasem klasztor średniowieczny to była szansa, po pierwsze, na wykształcenie kobiet, po drugie, na klasztorze kobiety rządziły się same. To było jedyne miejsce, gdzie nie rządził nią żaden mężczyzna. Co więcej, miały tam dość dużą swobodę, na przykład swobodę podróżowania, co się nazywało pielgrzymką. Także to zupełnie innej perspektywy należy na to patrzeć. I to była taka osoba właśnie wychowana w klasztorze i ceniąca to, wiemy z historii, bo broniła mnichów, a potem zresztą założyła sama klasztor. Żebyśmy tylko powiedzieli, nie w tych wyjaśnieniach nie zagubili tych modlitw. Następnie, modlitwy skierowane do Boga w Trójcy Świętej.
typowo takie mocne teologiczne modlitwy. Ważne też, dzisiaj w modlitwach skupiamy się na przeżyciach. Tutaj były to modlitwy na kanwie podstawowych praw wiary. To jest też po pierwsze widać było, że niestety ten w średniowieczu uważało się, że jednak pewna wiedza i pewna formacja intelektualna jest niezbędna do zbawienia. W 2014 roku to był projekt stricte wymierzony w Rosję do Jezusa Chrystusa, i przede wszystkim dotyczący sfery gazu ziemnego. Modlitwy do Matki Bożej, widzieliśmy do świętych jednak, pańskich, przez te z tych świętych lata, pańskich, później, oczywiście przede wszystkim święty Michał Archanioł i w ogóle aniołowie. Ale a potem o świętym Piotrze już mówiłem, święta Maria Magdalena. Źródła energii. W taki sposób w obrębie Komisji Europejskiej tą Unię Energetyczną starało się modelować, aby ona coraz mniej dotyczyła gazu, a coraz bardziej kwestii klimatycznych i odnawialnych źródeł energii. Czyli szła w stronę dla nas najmniej interesującą. Może użyłbym tutaj takiego sformułowania publicystycznego, że z Unii Energetycznej po 2 latach została Unia Klimatyczna. Dla nas już nie bardzo korzystna, i odeszliśmy od tych założeń, które zaproponował polski rząd, niestety bardzo daleko. I jakąś wypadkową tego czynniku był powrót do próby nawiązania relacji z Rosją i decyzja w sprawie OPAL-u, z którą mieliśmy do czynienia w październiku i która zapoczątkowała batalię sądową, która w tej chwili się dzieje i na którą musimy reagować. Jaki jest cel tych działań Gazpromu? Po co jest i masz? Także widzicie Państwo, dzisiaj o świętych.